Sosnowiec 32 368 informuję, 73 że 04. Do Sądu Okręgowego w Sosnowcu. Wszystkie rozmowy są nagrywane. Jeżeli nie wyrażasz zgody no ja na też. Nagrywanie, rozłącz się. Oddział administracyjny podstawiarzenia, słucham? Dzień dobry, pani Rafał Stępniak. Szukaliśmy tutaj po sądzie, szukam osoby z imienia nazwiska, kto zajmuje się kontrolą Sądu Rejonowego w Jaworznie. To może ja przyłączę do inspektorek może. Tak jakbyśmy wspólnie poszukali takiej osoby. Kto to mógłby robić? Ale w jakim zakresie ta kontrola? Kontroli pracowników, konkretnych pracowników, sytuacji, która się dzieje w budynku sądu. Nie wiem, bo chodzi o jakąś skargę na pracownika. Bo nie wiem, do kogo pana przyłączyć. No właśnie, konkretnie kto fizycznie tam mógłby przybyć do tego budynku? Zająć się pewnymi ludźmi, ewentualnie sytuacjami. Przyjrzeć się, zrobić raport, wnioski, żeby ktoś się zajął wyżej. Udowodnić może tak? Pewne zachowania ludzkie w sądzie, pewne zachowania pracowników sądu. Kto fizycznie by się przeszedł do Sądu Rejonowego w Jaworznie? O, nie mógłby pan najpierw złożyć takiego pisma, ewentualnie opisać całą sytuację, czy umówić się z panią? Tak, ale dalej nie wiem do kogo piszę. Do pani prezes najlepiej napisać. Dobrze, ale sama pani rozumie, że teraz pani prezes będzie musiała dać komuś to pismo do dalszej dyspozycji. No to ja też nie mogę powiedzieć, komu pani prezes... No właśnie, to pani prezes będzie musiała wiedzieć, kto ewentualnie takie rzeczy robi. Właśnie, proszę zobaczyć, szukamy takiej osoby, która to robi, czyli pani prezes, no co, pani da na pewno, a, żeby się pani tym zajęła, to pani to musi znaleźć. No ale ja na pewno nie pojadę do sądu rejonowego. Ale rzeczywiście, ale... No ja nie mówię, że pani, tylko na pewno ktoś to robi, tak? Ktoś tam się zjawia, robicie raporty coroczne. Ta osoba, która może robi raporty coroczne. Przełączę pana do referatu wizytacji. Jeżeli są jakieś skargi czy kontrole, to też referat wizytacji. Referat wizytacji. O, wizytacja, bardzo dobrze. Wewnętrzny dostanę może, żeby było szybciej? Przełączę do pana, do pani koordynator 368 Monika Filek. 368, dobrze. Dziękuję. Tutaj podają jakoś wewnętrzne. Proszę bardzo, w Sosnowcu podają wewnętrzne. Sąd Okręgowy, proszę. Dzień dobry. Czy jestem połączony z Moniką Filek? Tak, przy telefonie. Dzień dobry, Rafał Stępniak. Szukamy u was w sądzie takiej osoby, która robi raporty, może i wizytacje w budynku Sądu Rejonowego w Jaworznie. Robi śledztwo dziennikarskie. Ale to do rzecznika prasowego musi pan się zwrócić. Wszyscy mówią pani Monika. Ja się zajmuję tutaj, mamy taki referat nadzorczy łącznie ze sprawozdaniami statystycznymi, ale takie informacje tylko i wyłącznie rzecznik pracowy. No tutaj jakby ja wykonuję zarządzenia i polecenia prezesa sądu, nie jestem oddelegowana do tego, żeby udzielać. No dobrze, dobrze. Rozumiem. Wystarczy. Nie musi mi się pani tak bardzo tłumaczyć. No. Jestem zaskoczona, że pan do mnie dzwoni, ale... Też jestem zaskoczony, że zostałem z panią połączony. Oboje mamy, tylko że tak powiem, ja coś potrzebuję, a pani mi jest pomocna na tego. Może bym zapytał inaczej. Czy jak robicie jakieś inspekcje w budynku Sądu Rejonowego w Jaworznie, to kogoś tam wysyłacie w delegację, tak? Ktoś tam jedzie? Nie, to wygląda w ten sposób, że są wizytacje, ilustracje i kontrole sekretariatu. To albo idzie wizytator, w zależności co to jest, idzie kierownik, albo idzie inspektor do spraw biurowości, jeśli ma być kontrola sekretariatu. Wizytacja, lustracja albo inspektor? Tak, inspektor do spraw biurowości, który kontroluje jakby pracę sekretariatu, czyli pracę urzędników. O, może tak. To, że tak powiem, jest najmocniejszy z nich wszystkich. Może tak powiedzieć? Kontrole, wizytacja, ilustracja, to... Dobrze, może ja opiszę taką sytuację. Załóżmy, że ten wizytator, lustrator lub inspektor idzie sobie ze mną. Wchodzimy sobie do budynku sądu i tutaj pierwsza rzecz, co nas napotyka, to ochroniarze sądu. I tutaj ja mówię tak, panie wizytatorze, lustratorze, tak, bo to jest lustracja, tak? Proszę przelustrować, co tu się dzieje, dlaczego nie wchodzę do sądu. Czy robi to wizytator, lustrator czy inspektor? Budynkiem i organizacją pracy urzędników ma dyrektor Sądu Rejonowego w Jaworznie, jeżeli już mówimy o Jaworznie. Ale to jest wewnętrzna sprawa znowu urzędu i prezesa, więc jak oni będą dogadani, no, zawsze można złożyć jakąś skargę służb do Sądu Okręgowego w Katowicach. Tak. I tak to wygląda. I my tu rozpoznajemy też już skargi, ale to jest skarga w trybie administracyjnym, że jakieś tam nieprawidłowości ktoś zauważył i zgłasza taką, że w formie skargi czy wniosku do prezesa czy dyrektora sądu. Kto idzie? Kto tam idzie? Bo to trzeba sprawdzić jakoś, tak? Na własne oczy zobaczyć. To jakby
chciałbym, żeby ktoś na własne oczy to zobaczył. My działamy na jakiś sygnał od państwa, że coś się dzieje nie tak. Tak, 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 tak. Na przykład dzisiaj. Teraz. No. No właśnie. I co robicie w takich sytuacjach? Jaka jest procedura może tak? Na przykład byście dostali taki bardzo poważny sygnał, że prezes oszalał. O, można tak. Prezes ma paranoję. Bo wyobraźmy sobie taki przypadek. I teraz ja potrzebuję, żeby ktoś to zrobił, tak? Ktoś tam zajął się konkretną osobą, może tą, może tamtą. Bo nie policja, tylko ktoś musi przyjść z urzędu i porozmawiać z urzędnikiem. To już jest decyzja prezesa sądu. Jeśli chodzi o sędziów, to prezes sądu tutaj decyduje, czy wzywa takiego sędziego. Ale w jego naturalnym środowisku. Wydaje polecenie, żeby złożył oświadczenie na piśmie na okoliczność danego incydentu. Także to są jakby to trzeba załatwiać. Nad sędziami, nad prezesem sądu. Powiedzmy, tutaj sprawuje nasza pani prezes sądu. Jakby sąd rejonowy jest takim... taką podległą instytucją. Bardziej by mi chodziło o to, żeby ktoś tam się zjawił na miejscu w ich naturalnym środowisku. To jest decyzja prezesa sądu. Ja panu teraz nie powiem, co prezes sądu zdecyduje, ale na pewno musiałby mieć jakiś sygnał na piśmie, czy to musiałby pan rozmawiać ustnie. O, rozmowy wam się nagrywają. Sądu. No właśnie. O, świetnie, ja tak. Ja wykonuję polecenia prezesa sądu, natomiast decyzja należy do prezesa. Ja panu mówię tylko tak ogólnie, jak wpływa skarga, jak to działa. I piszecie dokładnie, jaka tam sytuacja zaistniała, co się państwu nie podoba, jakie są nieprawidłowości i tak dalej. Jakie decyzje tutaj podejmie prezes sądu, to już jakby jest w jego gestii. Tak to wygląda po kolei. Tak? Jak to się robi, jeżeli ktoś chciałby skorzystać z tego przywileju ustnie to załatwić, bez pisania, bo pani mi zaproponowała wersję pisaną, tak? Się na rozmowę z prezesem sądu, tak, tak. Sekretarka umawia, sekretarka pana wytykuje. No dobrze, no ja panu mówię, jak to wygląda w zakresie rozpatrywania takich skargi wniosków. I tak wszystko to zależy od prezesa sądu. Może pan się umówić oczywiście z prezesem sądu albo z prezesem sądu rejonowego. Właśnie nie mogę, nie mogę, widzi pani, nie mogę. No to chodzi, że nie mogę i teraz chciałbym się dostać, bo jest taki przypadek, zamknięto akurat przede mną drzwi w sądzie, więc ja już nie mogę wejść nawet przez drzwi do sądu. To taki jedyny w Polsce przypadek jest i mówię, trzeba wreszcie zgłosić gdzieś wyżej, bo te wszystkie propozycje, co pani mi mówi, że tam iść do dyrektora, do prezesa, to jest niemożliwe. Mówię, dla mnie jest budynek sądu zamknięty. Tutaj jakby był wiecznie zamknięty. Chciałbym to załatwić nie na piśmie, tylko ustnie, tak, z kimś. I pokazać światu, co tam się dzieje w sądzie rejonowym w Jaworznie. Potrzebuję uczciwego człowieka. Tak, o właśnie, tak uczciwego człowieka mówię, potrzebuję. Może pan się umówić na rozmowę z prezesem sądu, jeśli pan tutaj uważa, że sąd rejonowy w Jaworznie źle funkcjonuje, czy tam nie wpuszcza pana do budynku, gdzie podejmuje prezes sądu. No właśnie, i bardziej to jest praca dla wizytatora, lustratora czy inspektora. O właśnie. Wie pan co, ale prezes sądu wydaje nam decyzję, co dalej z tym robić. W jakiej funkcji przyjdziecie, tak? No tak, ale chyba tak. Ten prezes sądu panu nie powiem. Dobrze. Tak, i pani potem wysyła wizytatora, lustratora lub inspektora. No nie, to ja panu na przykład, mówię tylko... Na przykład. Nie, absolutnie. Policją. Do prezesa sądu. Oczywiście, po mojej fajnej rozmowie, to mi się wydaje, że zachęcę, bo jeżeli jest prezes uczciwy, myśli pani, że uczciwy jest prezes? Wie pan co, proszę dzwonić do prezesa sądu, dobrze? Mogłabym pani w ogóle podpowiedzieć. No nie podpowiem, bo ja nie jestem prezesem, ja nie wiem, jakie decyzje podejmie prezes w danej sytuacji. Ale ogólnie traktujecie go w budynku sądu, że to jest uczciwy człowiek? Czy raczej rozmawiacie tam po kątach pan, o nim? No zadaje mi pan takie pytania. Proste. Szanujecie, to jest wasz przywódca, lider. Uczycie się od niego. Ja myślę, że ta rozmowa to już schodzi na taki jakiś temat. No, dziennikarsko-śledczy, proszę panią cały czas. Dziennikarsko-śledczy. To proszę do rzecznika prasowego, dobrze? Właśnie, z rzecznikiem, z prezesem, z pracownikiem, bo to wtedy jak się pozna wszystkich ludzi w budynku, to się noszą na cały obraz, tak? To wtedy się nazywa dziennikarstwo śledcze, które doszło do tego głównego rdzenia, tak? No, to ja mogę pana połączyć. Dobrze, poproszę. Bardzo pani Moniko, dziękuję. Dziękuję pani Moniko. Łączę, tam jest końcóweczka 334, łączę. No to Kręgowiec Znowcu, proszę. Dzień dobry, czy to jest sekretariat, Rafał Stępniak? Tak, sekretariat. Pani Monika Filek mnie przełączyła do pani. Rozmawialiśmy chwilę o sądzie rejonowym w Jaworznie. Pani stwierdziła, że czas na rozmowę z prezesem. Chciałbym się umówić z prezesem Sądu Okręgowego w temacie Sądu Rejonowego w Jaworznie i sytuacji. Czy mogła pani mi umówić? Konkretnie
o jaką sytuację chodzi? Chciałbym wejść do sądu rejonowego w Jaworznie. Jestem taki jedyny w Polsce, który nie wchodzi do sądu rejonowego w Jaworznie z kamerą. Nie mogę mieć kamery przy sobie. I nie jestem wpuszczony. Pan w tej sprawie już monitował do prezesa danego sądu, czyli tego sądu rejonowego? Znaczy ja już dzwoniłem raz do was, nie miałem kontaktu jeszcze i nie pisałem do was w żaden sposób. Pan teraz zgłasza zarzut odnośnie sądu rejonowego. Nie, pani mnie pyta w jakiej sprawie, chce się widzieć z prezesem. Opowiadam tak. Przecież, tak? Ale ja pytam też również pana, czy pan monitował w tej sprawie u prezesa sądu rejonowego? Nie, moje monitowanie jest na tyle, że ja byłem wyrzucony nawet, jeżeli chciałem wnieść podanie do sądu, to w jaki sposób? No to znowu pani historyjkę opowiadam. Telefon mam zablokowany w administracji, nie odbierają moich telefonów w administracji, nie wpuszczają mnie do sądu, wyrzucają moje pisma na ulicę. To co mogę więcej powiedzieć? Tak mi się wydaje, że prezes jest potrzebny do tego wasz. Ja rozumiem, że pan się chce umówić w trybie skargowym. Skarga rejonowego, tak? Znaczy skargowym. Z waszego punktu widzenia to jest skarga, a ja bym chciał porozmawiać w temacie uczciwości. Może tak, bo to wtedy samo wyjdzie. Czy jest skarga, czy nie ma. Ale czego pan oczekuje od prezesa sądu okręgowego? Niczego, na że... tą sprawę? Chciałbym porozmawiać na temat sytuacji. Z mojej obserwacji wygląda, że sąd rejonowy w Jaworznie jest nieuczciwy. No właśnie, a sąd okręgowy, co mi ma powiedzieć, że jest uczciwy? To właśnie. Chciałbym od niego usłyszeć, czy jest uczciwy, czy nie. Może mi wystarczyło. Może to po mojej stronie wszystko jest, bo jeżeli ja dostanę od sądu okręgowego, od prezesa zapewnienie, że to wszystko działa prawie, sprawiedliwie, etycznie, to mówię, coś po mojej stronie będzie jednak. Dlatego to nie będzie chyba forma skargi, tylko forma rozpoznania negatywności i pozytywności w paru osobach. Tak mi się wydaje, że to będzie najprostsza rozmowa z prezesem. W temacie uczciwości, innymi słowy, i odpowiedzialności. Pani profesor się odnieść do konkretnej sprawy. W trybie dziennikarskim będziemy może szybciej, jak powiem, że chciałbym przyjść w trybie dziennikarskim, bo teraz chciałem przyjść tak... W trybie dziennikarskim można się umówić z rzecznikiem naszym. Ale bardziej... Mamy rzecznika prasowego, ale z prezesem? Dobrze, ale z prezesem. Sąd okręgowy ma od takich spraw rzecznika powołanego. Czyli chciałbym panią lepiej... Dobrze, chciałbym panią lepiej zrozumieć. Rozumiem, że jak ja, Rafał, mówię, że jestem dziennikarzem, to z prezesem się nie widzę, a jak mówię, że ja, Rafał, nie jestem dziennikarzem, to się widzę. A ja nie powiedziałam, że ja pana umówię z prezesem jako dziennikarza. Ja powiedziałam, że sąd ma rzecznika prasowego i mogę rzecznikiem pana umówić. Czyli ja bym chciał wejść nawet w trybie dziennikarskim z panią prezes porozmawiać. Dlaczego? To może to by było łatwiej. Bo ja bym wtedy wchodził z uczciwością, tak? Uczciwością dziennikarską, śledczą, tak? Sobie siebie wyobrażam w tej roli. Chciałbym spotkać uczciwego człowieka, prezesa, czyli na końcu wychodzimy tak, że podejmujemy pewne działania, albo prezes mi wyjaśnia sytuację. Jak tak naprawdę to wygląda? Ale pan co nie sprecyzował, czego ma dotyczyć spotkanie? Pani prezes towarzysko się nie umawia, umawia się konkretnie w konkretnych sprawach. A to, co powiedziałem, to nie było konkretne? Więc ja pana pytam, czy pan monitował w tej sprawie u prezesa właściwego sądu? Wyjaśniłem wcześniej, nie mam szans? Pisać przez pocztę nie będę. Momencik, ja porozmawiam z panią prezes i oddzwonię do pana na ten numer, z którego pan dzwoni. Dobrze, dobrze, dobrze. Dziękuję bardzo. Chwileczkę. Co pani przekaże może? Ja tak mówiłem, a tu w tej rozmowie widziałem, że pani mnie nie do końca zrozumiała, więc może by pani powtórzyć to, co powie pani prezes? Będzie dla mnie łatwiej. Mogę panią skorygować. Pan konkretnie tematu rozmowy. No właśnie, a może pani powiedzieć to mnie, a potem prezes, bo ja będę panią korygował. No, ale to nie jest przesłuchanie. Jeżeli pani niepoprawnie to przekaże, to prezes niepoprawnie otrzyma. A jak ja to usłyszę, to mogę panią jeszcze nakierować i wtedy prezes poprawnie usłyszy to, co pani mu przekaże. Chodzi o to, żeby... Czy ma pan zarzuty działania sądu rejonowego, tak? Chciałbym omówić sytuację pod względem negatywnych i pozytywnych działań osób w budynku sądu i uczciwości, prawości i sprawiedliwości tego, co się dzieje, tak? To bym przekazał prezesowi i prezes tu będzie zachwycony, tak? Bo to jest jego działka. Albo też możemy zrobić tak, że to nagranie, może tak zróbmy. Jak u was się nagrywa, pani prezes sobie odsłucha to nagranie i pani prezes będzie takim słuchaczem, tak? Nie musi pani wtedy mówić. Będzie, skoro pan z góry zakłada, że źle zostanie przedstawiona nie zakładam. Ta sytuacja pani prezes, to proszę sformułować swoje na pytanie piśmie. W formie pisemnej. Nie. Telefon wykorzystuję teraz. To ja nie mogę pisać. Chciałbym po prostu załatwić to... Panu powiedziałam, ja przedstawię sytuację pani prezes i do pana oddzwonię. No ale nie wiem jaką. A może pani mi zacząć chociaż, co pani mi zacznie mówić? Nie, proszę pana. Ja panu to jest nieodpowiedzialność. Ale to jest nieodpowiedzialność, szanowna pani, to jest nieodpowiedzialność wtedy. Bo ja będę musiał odrobić drugi raz, bo prezes mnie nie zrozumie, bo pani tak przekaże.
A nie łatwiej by było, jak ja bym sobie porozmawiał z prezesem bez takiego zwanego pośrednika? Nie, łączymy bezpośrednio w stron do pani prezes. A dziennikarza? Z papierami? Też taki sam jak wy, też ma takie same papiery, na tych samych prawach to chodzi chyba, mi się wydaje. Te same podstawy to są. Obsługa tak zwana. Nie wiem, co prezes zrobi. Ja mówię, ja się przedstawiam, mówię jak jest, prezes decyduje, tak? Pani też oczywiście. I to ja mówię, ja badam odpowiedzialność, no cóż więcej. To jest takie dziennikarstwo śledcze. Tym się zajmuję, co ja poradzę. To jest taka pasja. Proszę jeszcze raz przedstawić się, z kim rozmawiam. Rafał Stępniak. Skoro pan dzwoni jako dziennikarz, to proszę powiedzieć jeszcze, jak się nazywa? Czujny.pl. Może pani z redaktorem głównym potwierdzić moją tożsamość? Marek Czujny. Jeżeli zajdzie taka konieczność, to zobowiążemy pana do przedstawienia właśnie legitymacji prasowej. Ale nie trzeba, wie pani, nie trzeba. Wystarczy z redaktorem Czujnym, tam dobrze, jest telefon. Nie przedłużajmy, ja przedstawiam pani. Ale chwileczkę, bo my się chyba nie rozumiemy. Czy dzwonił do pani kiedyś dziennikarz może? Bo jak nie, to ja pani wyjaśnię, może tak i potem będzie łatwiej z następnymi. Ja nie muszę pani legitymacji pokazywać, to po pierwsze. Mogę, nie muszę. Po drugie, jeżeli pani chce mnie sprawdzić, to wtedy wchodzi pani na czujny.pl, tak jak ja podaję. Tam jest numer telefonu do głównego redaktora. Jeżeli mi nie wierzycie, to dzwonicie do niego i mówicie, że taki i taki człowiek się przedstawia i chce wejść. A on wtedy mówi, że jest dziennikarzem albo nie jest dziennikarzem. A jak wam powie, że jest dziennikarzem, no to już od teraz traktujecie mnie jak dziennikarza po całości, że tak powiem. No. Myślę, że pani pomogło trochę. Tak? No właśnie. Ja się z panem skontaktuję. Bardzo będzie mi miło, tak. Dobrze. Dobrze, dziękuję pani, dziękuję. Magia dziennikarstwa. Dziękuję Marek. Dziękuję Marek. To jest mój pierwszy telefon dziennikarski. Nie wiem jak poszło. Nie wiem Marek, czy zostaje tym dziennikarzem, czy nie. Mi się wydaje, że mi poszło chyba. Nie wiem, jak na stażu jakbym był, to chyba mi się wydaje, że bym był zadowolony. No to znaczy, że... Co znaczy? Znaczy, że posuwałem się do przodu, czyli tutaj już traktują poważnie, tak, właśnie, wiecie, zaczęli mnie traktować poważnie, o to chodzi tutaj. Słuchajcie, czy nie można by było bez tego dziennikarza też, bo mnie traktować poważnie, widzicie? I tu znaczy, że Rafał jest dyskryminowany, dosłownie, jest Rafał dziennikarz, Rafał. Tu się okazuje, że Rafał ma gorzej w tym państwie niż Rafał dziennikarz, to jakbyśmy wszyscy mówili, że jesteśmy dziennikarzami, słuchajcie... Może załatwmy sobie tak wszyscy. Naprawdę, jakbyśmy sobie wszyscy w Polsce załatwili legitymacje dziennikarskie, chcieliby nas traktować jak dziennikarze, czyli bylibyśmy tak zwanymi ludźmi, jednostkami, niektórzy mówią obywatelami, nazwijcie się jak chcecie, ale macie dodatkowe artykuły to za sobą, w sobie, oczywiście bez ataku, czyli przypominać zwyczajnie, przypominam ci, tak więc, że nie jestem zwykłym, tylko dziennikarzem. To mówię, wszyscy wtedy jak będziemy dziennikarzami, urząd na dziennikarzy. To, o to chodzi, wiecie, urząd na dziennikarzy. Pomyślcie sobie, że też możemy stworzyć taką bajkę, urząd na dziennikarzy. Wtedy musieliby zmienić prawo prasowe, bo rząd by się złapał za głowę i wtedy by wszystko to runęło. Wystarczy jeden dziennikarz, dwóch, trzech, proszę bardzo, mówię, wszyscy, to już jest pozamiatane. Pozamiatane po całym systemie. Więc ja tutaj też badam, co badam? Całą sytuację, śledztwo dziennikarskie. Fajna rzecz, powiem wam. Także dziękuję jeszcze raz Markowi. Za nominację, o tak, za nominację. I będę wykorzystał, nie, właśnie, i będę badał też w różnicy, widzicie? To jest też dla mnie ciekawa rzecz, jak będą mnie traktować z taką doklejką albo bez, tak? No właśnie, co będzie dalej? Co będzie dalej? Ja czekam, bo ja muszę za chwilę wyjść na badania sądowo-psychiatryczne. Za chwilę mam badania sądowo-psychiatryczne. Nie wiem, czy będę dziennikarzem. Zastanowię się.